Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki temat. Musisz powstrzymać się od bycia w toksycznych miejscach. Takie przesłanie, którym chcę się z Wami podzielić i powiedzieć Wam dlaczego. Dlaczego i dlaczego w ogóle mamy tendencję do tego, żeby przebywać w miejscach toksycznych. Otóż jesteśmy ciekawi świata, prawda? Jesteśmy ciekawymi ludźmi, ciekawymi osobami, które interesując się zwłaszcza jakimiś alternatywnymi rzeczami, alternatywnym podejściem i tak dalej, no to jakby już wskazuje, definiuje, że jesteś osobą, która jest ciekawa świata i lubi dowiadywać się o różnych rzeczach, lubi śledzić różne informacje, lubi dostrzegać różne nowe wątki i to jest świetne, to jest naprawdę super, to jest jak najbardziej coś, czemu przyklasnę. Natomiast wiem to po sobie, bo ja też jestem człowiekiem, który również lubi nasłuchiwać, lubi dowiadywać się nowych ciekawostek, lubi śledzić nowe trendy i nowe jakieś tam miejsca, lubi śledzić dyskusje, zobaczyć, o czym się rozmawia i tak dalej, i tak dalej. Po prostu też jestem ciekawy świata, wciąż jestem ciekawy świata, pomimo tych wszystkich przeróżnych, fantastycznych i ciekawych doświadczeń, jakie miałem, ale ponieważ chcę właśnie uczestniczyć w tej przestrzeni publicznej, w przestrzeni wspólnej, no to jestem również właśnie w przeróżnych miejscach sieci, na różnych forach, grupach dyskusyjnych, przede wszystkim ostatnio grupach facebookowych, gdzie również staram się dzielić swoją wiedzą. Lubię zainspirować, więc udostępniam swoje artykuły, filmy, żeby dotrzeć do nowych osób, ponieważ jeżeli nie ma się, nie wiem, zaplecza gigantycznego na reklamę i tak dalej, nie jest się wielkim koncernem, tylko jest się taką osobą jak ja, pojedynczą, no to musimy właśnie przede wszystkim pokazywać to, co robimy gdzieś tam w tej przestrzeni tych społeczności alternatywnych, grupach dyskusyjnych i tak dalej. No i tak sobie śledzę i sobie patrzę, co się dzieje. A słuchajcie, dzieje się często bardzo źle. Dzieje się niestety źle. Jest strasznie duży odsetek miejsc, które są bardzo toksyczne, gdzie komentarze są wulgarne, są agresywne na grupach, które teoretycznie powstały dla tematów rozwoju, rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, parapsychologii, ezoteryki. Często teraz widuję niektóre grupy, oczywiście nie wszystkie, są pojedyncze gdzieś fajne grupy, natomiast często te większe molochy mają właśnie taką atmosferę, taką społeczność, że jest bardzo dużo ludzi niby na grupie, natomiast ci, którzy się udzielają, to w ogóle jakby są tam tylko po to, żeby trollować temat, pod którym jest grupa, a to by było jeszcze jakby nie zaskakujące, natomiast zaskakujące jest to, że administracja nic z tym nie robi i jest takie przyzwolenie administratorów na to, żeby były agresywne zachowania w komentarzach na takiej grupie. To mnie bardzo dziwi. Ja do czegoś takiego nigdy bym nie dopuścił i po prostu nigdy bym nie pozwolił na grupach, które prowadzę, żeby miały wolną rękę tam osoby, które nie potrafią się zachować. No ale właśnie, miejsca toksyczne. Dlaczego warto je opuścić? Bo chcielibyśmy mieć rękę na pulsie, chcielibyśmy cały czas jednak, no ja wrzucam na takie grupy też, prawda, swoje jakieś materiały, więc tam coś ciekawego się pojawia. Ale dlaczego ja tam wrzucam te materiały? Dlatego, że tam są też takie osoby jak wy, które się tam zapisały i które tam są i które liczą na to, że coś ciekawego się jednak zjawi i nawet się nie udzielają w komentarzach, bo nie chcą się wychylać oczywiście, natomiast w praktyce jest tak, że też obserwują i doświadczają w pewnym sensie, chociażby czytając, widząc tej toksycznej energii, którą tam niektórzy rozsiewają. I ja na przykład w takich miejscach jestem dlatego, że staram się być wszędzie, gdzie jest szansa, że dotrę do jakiejś fajnej osoby, nawet jeżeli tych osób negatywnie nastawionych i udzielających się jako jedyne w takim miejscu, no jest sporo. Bo liczę na to, że ci, którzy się nie odzywają, ale może właśnie oni przeczytają i skorzystają na tym. Więc taka taktyka, takie podejście z mojej strony. Ale przyznam szczerze, że
coraz bardziej rozważam zredukowanie mojej obecności na takich grupach i polecam Wam to samo. Bo słuchajcie, to jest właśnie taka sytuacja, gdzie jestem powiedzmy na jednej z grup, która ma w opisie parapsychologia i ezoteryka i chyba rozwój tak samo, ale na pewno parapsychologia i ezoteryka tam jest. I grupa liczy sobie ponad 17 tysięcy członków. Rozumiecie? 17 tysięcy członków. Więc dla mnie osoby, które starają się dotrzeć z jakąś treścią do kolejnych nowych ludzi, prawda? Jest to miejsce, które wydaje się miejscem, gdzie trzeba być, gdzie pasuje być i wrzucać rzeczy, prawda? No ale jednak okazuje się, że z tych 17 tysięcy aktywnych tam członków jest powiedzmy 10, kilkanaście osób, powiedzmy koło kilkunastu osób, może 20 osób aktywnych. I to jest to. Bo pozostałe 16 tysięcy koma ileś tam, to są osoby, które tylko tam są i nie bardzo w tym wszystkim uczestniczą. Ale takie osoby, jeżeli tak jesteśmy zapisani na takie miejsca, niejako legitymizujemy i wspieramy siłę takiej grupy, no bo ona ma 17 tysięcy członków, czyli niby się liczy, niby jest ważna, prawda? I będąc w takich miejscach po prostu, nawet jeżeli się nie udzielamy, to niejako wspieramy twórców takiego miejsca, a jeżeli twórcy po prostu dają przyzwolenie na agresywne, wulgarne zachowania, toksyczne, które po prostu krzywdzą innych ludzi, to moim zdaniem takich miejsc po prostu wspierać nie należy, zwyczajnie nie należy, bo to jest przykładanie ręki do złych rzeczy. Więc mój apel dzisiaj taki, zastanówcie się, w jakich miejscach jesteście, czy one są dla Was rozwojowe, konstruktywne, czy one Was szanują też, czy to są miejsca toksyczne, przepełnione ludzkim jadem, bo z takich miejsc warto się wypisać, a ja tutaj bezwstydną reklamę oczywiście zrobię i powiem Wam, że założyłem niedawno grupę właśnie taką, która ma służyć temu, żeby tam była zdrowa atmosfera, żeby nikt nie czuł się zagrożony, nie czuł się, że nie może o czymś szczerze powiedzieć, podzielić się doświadczeniem, żeby się nikt tam nie bał wyśmiania. I co do tej grupy, link będzie w opisie tego filmu. Możecie tam po prostu skorzystać i również bardzo apeluję również do zapoznania się z punktami regulaminu grupy i tym, co jest tam napisane, jakie panują zasady, bo to jest jednak ważne, jaką społeczność konkretnie tam tworzymy i dla kogo to jest wszystko robione, pod jakim kątem. Także serdecznie zapraszam. Myślę, że warto. Ja po prostu wiem, że warto i liczę, że osoby, które chcą uczestniczyć w jakimś takim pozytywnym, konstruktywnym podejściu i chcą porozmawiać, chcą się podzielić swoimi doświadczeniami, chcą się o coś zapytać w sposób kulturalny, to, że warto dla takich osób tworzyć przestrzeń i to właśnie tutaj robię. Także jeszcze wracając do tego bycia w toksycznych miejscach, no słuchajcie, my zwyczajnie mamy część takiego naszego umysłu, część umysłu jest po prostu muszę wszystko wiedzieć, muszę być obecnym, prawda, muszę trzymać rękę na pulsie, muszę mieć szansę dowiedzenia się, dlatego jesteśmy w bardzo wielu miejscach i tylko zapominamy, że każde z miejsc emanuje pewną energią, która do nas dociera potem. Kiedyś sobie zdano sprawę, jest całe pokolenie ludzi, którzy przestało oglądać telewizję. Ludzie sobie zdali sprawę po prostu, że telewizja to jest w większości straszny syf i rzecz toksyczna, więc telewizor odstawili na rzecz internetu zazwyczaj i przez pewien czas było tak, że po prostu czytaliśmy portale internetowe, nawet te informacyjne, które początkowo kiedyś Onet czy tam WP, kiedyś dawno temu, można było spokojnie czytać i to były zróżnicowane treści. Tam raz było coś pozytywnego, raz nie, ale powiedzmy, że treści były zróżnicowane, wyważone. Teraz znowu, ja po prostu jak wejdę na takie portale informacyjne, to tam widzę jedną wielką toksyczną chmurę, więc znowu, to nie jest miejsce. No, w grupy dyskusyjne
też powinny być pozytywne, w sensie powinny służyć do dyskusji, czyli rozmowy. Dyskusja to jest kulturalna rozmowa, wymiana poglądów i konfrontacja poglądów, ale w sposób właśnie taki kulturalny, wyważony. No niestety z tym też coraz gorzej, dlatego musimy wykonać świadomy krok, żeby tworzyć lepszą przestrzeń, żeby tworzyć lepsze rzeczy, żeby tworzyć takie wartości, takie rzeczy, które sami chcielibyśmy widzieć i właśnie to tutaj robię. Chciałem Wam dać znać, że uważam, że jest alternatywa. Uważam, że jest alternatywa zwyczajnie dlatego, że ja szukając tej alternatywy doszedłem do wniosku, że trzeba ją tworzyć i zacząłem ją tworzyć. Tym jest właśnie w centrumrozwoju.pl portal, strona, gdzie są teksty, kursy, materiały wideo. Tym jest ten kanał YouTube również właśnie pod tym kątem jest tworzony i tym są grupy dyskusyjne, które prowadzę i główna grupa, nowa grupa, ale główna grupa teraz, która będzie tak zbiorczo tematy łączyć, różnego rodzaju tematy rozwojowe i duchowe, to jest grupa, która, do której link w opisie poniżej filmu się znajduje. Serdecznie zapraszam i pamiętajcie, łapka w górę pod filmem koniecznie. To jest zachęta dla mnie do nagrywania kolejnych materiałów i również zachęcam do udostępniania moich filmów na swoich profilach, gdziekolwiek tam jesteście w stanie. Tak samo artykułów ze strony w Centrum Rozwoju, bo to pomaga po prostu dotrzeć do kolejnych osób i sprawi, że nie będę musiał być również w tych toksycznych miejscach, licząc, że po prostu jakoś muszę gdzieś tam dotrzeć, tylko wy znacie fajne miejsca. Ja jestem pewien, że wy znacie fajne miejsca, na których są fajni ludzie, albo nawet po prostu macie ich w swoim gronie, no to prywatnie po prostu polećcie, udostępnijcie, niech to się tak rozchodzi wśród fajnych, pozytywnych ludzi. Pamiętajcie, że wy robicie różnicę, to co zrobicie, jeśli polecicie, to robicie naprawdę różnicę i na plus po prostu tworzycie rzeczywistość, więc zróbcie to, proszę was, zróbcie tak i będziemy mogli wtedy spokojnie we własnym przyjemnym gronie funkcjonować i udostępniać, a nie będzie potrzeby bycia wszędzie, żeby tylko jakoś tam dotrzeć do kolejnych osób. Także do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że was jakoś zainspirowałem. Podzielcie się w komentarzach, jeśli tak. I do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.